jest pierwsza część projektu Cyfrujemy dalej portki i gramy Stefania Kowenuty. To jest projekt realizowany przy współpracy województwa małopolskiego. Będzie to już druga edycja. Pierwsza się odbyła w tamtym roku, ponieważ Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Góralskiego Zawaternik zorganizowało pierwszy konkurs muzyk Stefania Kowenuty. Po to, żeby hyr o Władysławie Stefaniaku nie zaginął, żeby młodzi się wzorowali na nim i żeby dalej grali i śpiewali po góralsku. A dziś rozpoczynamy warsztatami muzyki góralskiej prowadzonymi przez Andrzeja Budza. Jest budowniczym instrumentów, zna się na śpiewie, na tańcu. Zresztą był kiedyś w naszym zespole jako członek. Bardzo ładnie śpiewał już wtedy i tańczył. No a w tej chwili kontynuuje tą swoją pasję. A my się bardzo cieszymy, że wrócił jakby do Gronia, bo jest z Gronia pochodzi. I tutaj stara się, żeby nasze dzieci umiały tańczyć i śpiewać. I grać. Przez to, że ta pasja moja się rozwija, no to przekazuję, nie? Staram się, żeby ci młodzi, tak samo jak ja, mieli szansę rozwijać swoje pasje. No trzeba to wiedzieć, no ja im to tłumaczę, żeby oni to po prostu wiedzieli, żeby byli świadomi tego, że to właśnie powstało od tych instrumentów pasterskich, że to pasterze na holi grali, zabawiali się w wolnym czasie oczywiście, w zimie robili instrumenty, robili wszystkie narzędzia na sałas, bo po prostu w lecie nie robił, bo jakby się zaciął na przykład w rękę, no to jak będzie, wygniecie łosyłka? Nie wygniecie. No bo już jest krew, już ten produkt się, jakim jest łosypek, już się popsuje. Nie? Także to wszystko jest, można powiedzieć, ciągłość po prostu po pasterzach włoskich, ta spuścizna, czyli gospodarka, my tu mamy warsztaty muzyczne, czyli muzyka, no i strój. To jest wszystko, można powiedzieć. Potem się to przenikało z taką kulturą północnej Małopolski, z rolnikami. No i powstali tak tacy ciekawi górale, którzy pod Tatrę uciekali. Czasami to byli zbiegowie, mieli problem z prawem, ale no bardziej twardzi ludzie tutaj zostawali. Trzeba szanować to, co było dawniej, szanować naszą kulturę regionalną. To jest naprawdę bardzo ważne, żeby dzieci umiały śpiewać, tańczyć po góralsku, żeby miały w serduszku właśnie tą naszą piękną tradycję i żeby to nie zaginęło. Cieszy mnie to, cieszy mnie śpiewanie, tańczenie. Przychodzę na te warsztaty, chcę, aby się po prostu rozwinąć jeszcze bardziej, żeby coś więcej się nauczyć od pana Andrzeja. Grom na samych skrzypcach, może kiedyś się jestem nauczona jakiś bardziej coś rozwinąć, ale na razie nie. Druga część tego projektu to drugi konkurs muzyk Stefania Kowenuty i zapraszamy bardzo serdecznie wszystkie muzyki, instrumentalistów i śpiewaków z całego Podhala. Będzie to konkurs w trzech kategoriach, dzieci do 14 lat. Druga kategoria to będzie od 14 do 18 lat, a trzecia kategoria to będzie powyżej 18 lat dla dorosłych. Zapraszamy bardzo serdecznie do Leśnicy Gronia. Na pewno miło spędzimy wspólnie czas.